Zawsze mile widziany jest jakiś okrzyk powitalny, więc mówię cześć. A dalej, otwórz. No. Zatrzymuje się, trzeba go pociągnąć, żeby się otworzył do końca. O, jest problem już tutaj. Jak włożę płytę, to laser niby coś tam czyta, a niby nie czyta. A jest to urządzenie marki Denon. DCD-1800. Dzisiaj zdążyłem się porządnie zabrać za Denona. A przed chwilą był dzwonek do drzwi. To się nazywa NAD M5 CDSA CD Player. No i problem z nim jest taki, że zgrzyta mu szuflada, ale najpierw muszę zapakować to do kartona. Pasyczek. Tak myślę. Tak. Pokrywa jest solidna. Naprawdę solidna. A to jest wnętrze nowoczesne. I teraz możecie się domyślać, dlaczego wam pokazywałem Denona z 83, 5, 6 roku, nie pamiętam. Ten DCD 1800 to był pierwszy model Denona, jeżeli chodzi o odtwarzacz CD. Zobaczcie, mały transformator na rdzeniu AirCore. Wszystko SMD. Jeszcze nie śmierdzą kondensatory. A napęd w takiej ładnej obudowie, bo to jest Super Audio CD. Chociaż to jest zasilacz, nie? Ten jest tylko na podtrzymanie. Wszystko obsługiwane jest przez ten zasilacz. Dobrze, no. Mnie interesuje tylko ta skrzynka. Trzeba ją rozłączyć. Najpierw trzeba się dowiedzieć, czy nie ma gdzieś jakichś elementów zabezpieczających przed uszkodzeniem tego napędu. Nie, strasznie chodzi, naprawdę. Się nie dziwię właścicielowi, że zdecydował się oddać to do naprawy. W środku mamy napęd Sony. Wiadomo, przecież Super Audio CD to jest ich wynalazek. Cała taca przesuwa się z wielkim oporem. Tutaj mamy paseczek, który się śliska już. Problemem tego odtwarzacza jest wygięta taca. Po prostu między tym punktem a tym punktem jest milimetr różnicy. Tutaj, nie wiem jak wam to pokazać, czy to jest wygięty włók. Teraz widać. I powiem wam, że jak na mój gust, strasznie głośno chodzi. Bardzo głośny jest. Znalazłem w internecie duńskiej stronie cennik części Denona, części generalnie Sony, bo to jest Sony, i ta taca 263 euro. Nie wiem, jaki cennik mają w Warszawie i czy w ogóle będą chcieli coś sprzedać. Wiecie, jak to jest z serwisami. My to, Anu, to zrobimy. Odbierzemy sami, przywieziemy i wycenimy.
Też ja bym nie chciał oddawać to w cudze ręce. No ale cóż, gadając z właścicielem, mam jeszcze sprawdzić kondycję tych elementów. Przede wszystkim zasilacza. Ponoć czasami lubi się rozbiegać. No, tak wygląda na to, jakby to był wymieniany ten laserek. Ale jeszcze pewności nie mam. Muszę zobaczyć niżej, czy rzeczywiście coś było tu robione. Taca blokuje się z powodu tego uchwytu. Uchwytu, prowadnicy raczej. Jest ich tutaj kilka. Tak na próbę przesmarowałem to smarem do plastiku. No i niestety dalej się blokuje. No więc wyjmę mechanizm, wyczyszczę go. Poza tym jeszcze chciałbym z tych papruchów wyczyścić to. Ten cały czpień, bo jest mocno zabrudzony. No i sprawa się wyjaśniła po odkręceniu mechanizmu. A powinno być tak. A jak wygląda mechanizm? No tak. Nie jest to może wybitna konstrukcja. Rzekłbym nawet, że jest to low-endowa konstrukcja. W takim wypasie taki marny mechanizm. Muszę przyznać, że jest to konstrukcja tutaj bardzo nierówna. Niby jest to w ładnej obudowie metalowej puszce, ale niestety moim zdaniem to jest brak poszanowania dla klienta, wciskając mu takie badziewie. I tak jak powiedziałem na początku, pasek jest do wymiany, jego napięcie jest minimalne i nie powinien się aż tak odkształcać. Na ugięcie paska w takim zakresie powinno być. Zobaczcie sobie na to z góry. A on się odgina aż tyle. Tyle może się odginać. Niestety ten przełącznik jest nierozbieralny. No to jest ta końcówka. Chciałem sprawdzić, w jakiej kondycji są styki, ale nie zrobię tego. CDPXB miał te krańcówki trochę mniejsze, ale były rozbieralne. Natomiast ten droższy model niestety już tego luksusu nie posiada. Wygląda na to, że to już jest drugi laser w tym odtwarzaczu. Pola lutownicze niewyczyszczone, no ja to rozumiem, przy laserze ciężko to jest wyczyścić i używać jakiejś chemii. No ale oczko będę musiał wyczyścić, a rozebrałem to dlatego, że tutaj mam pręt, na którym porusza się wózek z laserem. No i sprawdzałem jego kondycję, czy jest wyrobiony, czy też nie. I teraz jeszcze tylko paprochy usuniemy i będzie dobrze. Na szczęście ten laser nie ma luzów na tej osi, więc powinien prawidłowo pracować. Ale jak tak tutaj siedzę przy tym, to powiem, że to jest naprawdę bardzo słaba jakość. To jest, wygląda tak, jakby NAD zakupiło najtańszy transport Super Audio CD i wstawiło do tego odtwarzacza. I popracowali nad tymi tajemniczymi skrzynkami, żeby było jak najlepiej brzmieniowo, a mechanicznie jako tako. Laser luzu nie ma, ale to niestety ma. I to jest tak oryginalnie, ten luz tutaj. Tu się nic nie da zrobić. I zobaczcie, tak na luźno złożony mechanizm. To, że ta płyta tutaj wibruje, to jest wina nie samego mechanizmu, tylko tego docisku. Ale proszę bardzo, nic się nie blokuje. Tutaj nic nie jest dokręcone, on wisi w powietrzu. Tylko jedna podkładka była zamiast czterech i mechanizm chodzi bez żadnego problemu. Po
powiem słowo na temat, powiedziałbym słowo na temat serwisu, który wymieniał tutaj Laser, ale nie jest to polski serwis, bo odtwarzacz przyjechał z Danii. Został tam kupiony przez obecnego właściciela, więc polskie serwisy, a zwłaszcza warszawski serwis, może być spokojny. Zresztą tam pracują pasjonaci, więc myślę, że nie odwaliliby takiej wszelki. Właśnie dokonałem profanacji, łącząc te dwa urządzenia. I grają. Tą płytę celowo tu odtwarzam, bo jest to płyta wypalana, bardzo pobrudzona z drugiej strony. No chcę zobaczyć, jak on się zachowuje. Bo miałem uwagę od właściciela, że on szaleje. Co zresztą teraz widać. Przyspiesza, nierówno pracuje. Może wrzuca do bufora. O, już nie odtwarza. Zatrzymał się. Tu jest więcej problemów niż tylko napęd, szuflada. Gra. To jest do renowacji. Dobra, zobaczmy płytę testową. Widzicie, to jest porysowane całe. Ja po prostu to używam tylko po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jakikolwiek odtwarzacz na tym pójdzie. W tej chwili odtwarzamy 44 Hz. A zobaczmy. O, fajnie. Trzeci, który to jest? Ósmy utworek. 40 Hz. Jak ta obudowę typu Close. Bardzo ładnie. Pamiętajcie, że te zespoły głośnikowe mają ponad 40 lat. Są do renowacji. Zaraz sprawdzę pełne pasmo. No. Teraz widzicie przebieg 440, ileś tam herców, dokładnie 442. Bardzo ładny. No, a to jest... To trzeba tak robić. Pięć, siedem, trzynaście, no. I szum różowy, czy tam biały. Poziom wyjściowy dla 10 Hz, peak to peak 2,24 V. I poszukajmy sobie innego sygnału. Teraz mamy 50 Hz, 44 Hz, peak to peak 5,44 V. Teraz będziemy mieli 2,5 kHz, 5,44. Zobaczmy sobie jakieś tam, powiedzmy, 18-19 kHz. Musimy tutaj sobie zmienić 5,28. Mamy mały spadek. 5,20 dla 16 kHz. I już mamy małe cuda, jeżeli chodzi o niestabilność przy 18, działanie filtrów cyfrowych, i przy 20 mamy też już małe cuda. Mamy 5,12, 5,20 w zależności od kanału, peak to peak, i to jest track 22 kHz. Jak widzicie, no... Nie wiem, jak to brzmi, ale parametry tego odtwarzacza, jeżeli chodzi o tor elektryczny i odtwarzanie Synusa. O, mój Sony CDPX B920 radzi sobie trochę lepiej. Robię mu jeszcze kilka innych testów z oscyloskopem. No, przesłuchy między kanałami są fajne. No, tu brak synchronizacji na drugi kanał. Tutaj jest bardzo ciekawy test. Poradził sobie. Powiększę wam trochę, jak to wygląda. To są testy zniekształceń. Na tym przebiegu nie powinno być takiego dzwonienia, jak tutaj widzicie. No, ale jest.
Ten przebieg powinien być prostokątny, nie mieć takiego dzwonienia. On jest modulowany jeszcze dodatkowo 10 kHz, po to, żeby sprawdzić zniekształcenia intermodulacyjne. Takie są zniekształcenia. Tutaj jest 0,3, 0,2, 0,1, czyli mamy 0,09, 0,85, 0,085, czyli 85 tysięcznych procenta. Takie zniekształcenia są. To, że tak wskazówka tak chodzi czasem, to wynika z tego, że odtwarzacz cofa track, bo mam w tej chwili 1 kHz odtwarzany i zapętlony. Problem z tym, że odtwarzacz czasami nie chce czytać płyt, to ta taśma. Ona czasami tam nie dotyka. Jak ją dotknę palcem, ruszę i od razu zaczyna czytać płyty. Kiedy wyjąłem zasilacz impulsowy, żeby sprawdzić kondensatory, dostrzegłem coś takiego. Ewidentnie brakuje tutaj podkładek. I jeżeli ten mechanizm tu jest dociśnięty, on się ugina. Dlatego taca nie chce wyjeżdżać. Po prostu ktoś źle złożył ten odtwarzacz. Nie, że ja nie jestem fanem sprzętu New Acoustic Dimensions, ale gdzie to było? Tu jest zimny lód na środku pod literką C. Tak, jest polutowana płytka. Tutaj też jest zimny lód. Niewyczyszczone to. To jest naprawdę... O, proszę. Co aparat widzi? Tak, to na co patrzę. Aż dziwne, że to jeszcze się nie zepsuło. Ten kondensator był z pewnością wymieniany na nowy. Bo jest przyklejony klejem w sztywcie. A dlaczego go nie wymienię? Bo był niedawno wymieniony, jest dobry. Rezystancja głównie to opór tych przewodów, które tutaj mam. Tylko klej muszę to usunąć. No i sprawdzić pozostałe, ale myślę, że będzie ok. Gdyby była potrzeba wymiany, to bym na pewno to zrobił. Inny z kondensatorów. No muszę powiedzieć, że ten 47 na 16 V jest w bardzo dobrej kondycji. Kondensatory sprawdzone, płytka umyta. Możemy założyć, że kondensatory są wszystkie ok. JH. Takie logo noszą te kondensatory. Za wyjątkiem tego, który był kiedyś wymieniony. Jinghai. I Jinghai. Tak, Jinghai. Ok. Zasilasz z powrotem do pudełka. No i po zastosowaniu podkładek. Przykręcone śruby są. Wszystko działa idealnie. Kondensatory sprawdzone. Bez żadnego problemu. Mogą jeszcze pracować. Płyta jest czytana. Dobra. Składam to. Przystępuję do odsłuchów. Chociaż nie spodziewam się już cudów po tym urządzeniu. Do zestawu jest taki zgrabny pilocik. No, odgłosy pracy tego mechanizmu mnie niepokoją, ale no nie poprawię go już. No zresztą... Miałem zrobić tylko szufladę. Takie formaty odtwarza. Zagłębiłem się w sieci, żeby sprawdzić, na co narzekają użytkownicy M5 i przy okazji sprawdzić, czy dolega to naprawianemu odtwarzaczowi. I zauważyłem, że jest jeszcze duży odsetek osób, które o SACD nie mają pojęcia. W nawiasie wam powiem, że nazwę SACD będę także wymawiał po angielsku. Wyjaśnię wam więc w kilku słowach, co to jest za wynalazek i czy warto to kupić. Jak zwykle zaczerpnę kilka słów z Wikipedii. Format ten był projektowany z myślą o audiofilach, nie zaś jako prosty następca płyt CD audio.
Wersja 0.9 specyfikacji formatu była dostępna w kwietniu 1998 roku, wersja finalna zaś w 1999 roku. W założeniu płyty SACD miały być hybrydowe, z jedną warstwą do odtwarzania w czytniku CD Audio oraz drugą właściwą dla czytnika SACD, co oznacza pojemność warstwy SACD do około 4,7 GB w przypadku płyt hybrydowych. W praktyce występują płyty SACD hybrydowe oraz płyty, gdzie obie warstwy zawierają zapis SACD. Te ostatnie nie posiadają warstwy CD i nie nadają się do odtwarzania w odtwarzaczach CD Audio. Pierwsze czytniki Super Audio Compact Disc pojawiły się w 1999 roku i były bardzo drogie. Z tego można wywnioskować, że Super Audio CD jest płytą DVD z dźwiękiem kodowanym w formacie PDM bez obrazu. No nie do końca, bowiem zapis jest strumieniowy, podziałem na sektory, ale bez struktury typowej dla systemu plików, jaką można znaleźć na płytach DVD. Po prostu płyta SACD jest płytą o większym opakowaniu danych niż CD, więc i laser jest nieco inny. Pomińmy sobie większość szczegółów technicznych, bo te możecie przeczytać w Wikipedii, ale wspomnieć należy, że format PDM różni się od znanego z kompaktów PCM. W systemie DSD, w odróżnieniu od systemu PCM, częstotliwość próbkowania nie jest stała i zmienia się w zależności od szybkości narastania funkcji przebiegu, czyli jest to modulacja PDM, a sygnał zapisywany jest w rozdzielczości jednobitowej, co sprawia, że sygnał DSD jest bardzo podobny do sygnału analogowego. Przewaga przetwarzania jednobitowego polega głównie na tym, że zapisywany jest jednobitowy sygnał strumieniowy. Dzięki systemowi DSD w miejscach, gdzie wymagane jest dokładniejsze opisanie funkcji, otrzymuje się więcej punktów charakterystycznych, czyli sygnał cyfrowy możliwie najdokładniej odzwierciedla analogowy oryginał. W podstawowym trybie DSD częstotliwość próbkowania jest 64 razy wyższa niż na płycie CD Audio, czyli wynosi 2,8224 MHz, ale istnieją też częstotliwości będące wielokrotnością liczby 64. Informacje te możecie przeczytać w Radioelektroniku, w magazynie Audio i Hi-Fi i Muzyka, gdzie redaktorzy z zapałem opisywali rewelacyjne brzmienie nowego formatu, no ale format się nie przyjął. Po pierwsze był bardzo drogi, po drugie sprawiał trudności w czasie nagrywania i dochodziło do tego, że sygnał zmodulowany PCM zamieniano na DSD zamiast nagrywać go od razu w strumieniu zmodulowanym PDM. No ale to nie jedyne wady tego systemu. Ze względu na bardzo dużą kwantyzację jednobitowego sygnału dodatkowo używa się tak zwanego noise shapingu, czyli kształtowania szumu, bo mówić prosto, nagranie takie szumi w wysokim paśmie i trzeba ten szum przenieść poza słyszalne przez człowieka częstotliwości. No i na koniec koszt produkcji płyt hybrydowych był ogromny. A jakość warstwy Super Audio CD gorsza od płyty jednowarstwowej tylko Super Audio CD, stąd oferta płyt była niewielka. To po co się trudzić, skoro ma to wady? Zalety tego formatu dają bardzo dużą dynamikę, 120 dB w paśmie akustycznym 20 Hz do 20 kHz, a pasmo przenoszenia sięga 100 kHz. W praktyce jest ono niższe, bo obawiano się, że wzmacniacze nie są przygotowane do przenoszenia tak wysokich częstotliwości i szumów, bo mogły wpaść w oscylację, czyli zrobił się ze wzmacniacza generator i mogłoby dojść do uszkodzenia elektroniki, jak i przetworników elektroakustycznych. Dodatkową zaletą SACD w porównaniu do DVD Audio była nawigacja jak na zwykłej płycie CD bez włączania wyświetlacza obrazu koniecznego do nawigacji po DVD Audio. Jak napisał pan Wojciech Pacuła we wstępniaku do jednego z magazynów audio, cytuję, do 2003 roku, kiedy to zanotowano najlepszy wynik sprzedaży płyt Super Audio CD, kupiono ich 1,3 miliona sztuk. Choć wydaje się to dużo, należy popatrzeć na to w szerszej perspektywie. W samym 2003 roku sprzedano 800 milionów płyt wszystkich formatów, z czego CD stanowiło 93%, a Super Audio CD i DVD Audio wspólnie zaledwie 0,2%. W 2007 roku format praktycznie był już martwy. Koniec cytatu. Poza tym firmy pornograficzne nie mogły się porozumieć w sprawie gęstych formatów i walczyły ze sobą DVD Audio, Super Audio CD i HD CD. Dodatkowo SACD nie było dostępne w segmencie przenośnym. Czy pożegnaliśmy się z gęstymi formatami? Nie, choć gwoździem do trumny nośników fizycznych jest internet i serwisy strumieniowe. Co nam pozostało po SACD? Przede wszystkim prace nad gęstymi formatami niewątpliwie przyczyniły się do lepszego zapisywania muzyki, choć prym wiedzie kodowanie PCM.
Jeśli więc interesuje Was gęsty format, szukajcie plików odpowiednio nagranych, np. rejestracja analogowa, miks analogowy, mastering cyfrowy DSD. Albo jeszcze lepiej, rejestracja, miks i mastering DSD. A co z nagraniami wykonanymi kompletnie techniką analogową i konwertowanymi do DSD? Też dobre, ale z szerokim uśmiechem powiem, odtwarzajcie je na winylach w wersjach przed konwersją. Kiedy porównamy pliki DSD z plikami PCM, nawet 24x192, przekonamy się, że brzmią one inaczej. Wynika to z samej istoty kodowania DSD, gdzie nie ma filtrów decymacyjnych, gdzie odpowiedź impulsowa jest niemal perfekcyjna, ale gdzie szum wysokoczęstotliwościowy jest wysoki, choć przesunięty poza pasmo słyszalne. Dziś można kupić muzykę w gęstym formacie w kodowaniu PDM. Trzeba jednak pamiętać, że pliki te mają dużą objętość, bo jedna minuta to 40 MB zapisu dwukanałowego, więc około 5 minut muzyki zajmie Wam na dysku 200 MB, podczas gdy plik WAVE 24 bity na 196 kHz, czyli tak jak w DVD audio, zajmie 180 MB. Są serwisy, które udostępniają wersję demo utworów dostępnych za opłatą. Sami więc możecie porównać oba formaty, wystarczy poszukać w sieci. Odtwarzanie plików DSD na urządzeniach mobilnych nie jest problemem, bo najwyższe modele smartfonów znanych producentów mogą je natywnie odtwarzać. W komputerze możemy odtwarzać DSD za pomocą odpowiedniej wtyczki do kombajnu muzycznego FUBAR, bowiem trzeba ominąć usługę Windows Audio. No ale można jeszcze kupić przenośny odtwarzacz plików z możliwością odtwarzania DSD, np. HiFi Man. Zaznaczam tutaj, że nie rekomenduję tutaj żadnej techniki i sposobu odtwarzania gęstych formatów. Powyższe słowa są jedynie informacją. Co tu dużo mówić? Pierwsze odtwarzacze Super Audio CD grały płyty CD znacznie gorzej niż odtwarzacze Compact Disc w tej samej cenie, a same płyty Super Audio CD grane na odtwarzaczach Super Audio CD wcale nie brzmiały na tyle lepiej, żeby rzucać się do sklepu i wymieniać źródło cyfrowe. Sony porzuciło format i dziś na rynku mamy tylko echa tej technologii. Nie ma zbyt wielu płyt Super Audio CD, a te, które są, nie można nazwać hitami. Poza tym, jak widać na przykładzie naprawionego tutaj NADA, maszyny są nierówne. Mamy do czynienia ze słabiutkim napędem, zasilaczem impulsowym do sekcji cyfrowej i nieco lepiej rozbudowaną sekcją audio i zasilaczem liniowym. Czy wydawać ponad 1500 na takie cacko? Moim zdaniem nie. Lepiej kupić serwer muzyczny z obsługą gęstych formatów, tylko pamiętajcie, żeby nie łączyć go bezprzewodowo ze wzmacniaczem, bo całą przewagę gęstych formatów zamolicie kompresją stratną protokołu Bluetooth. Zapewniam Was, że przyzwoity odtwarzacz kompaktowy też będzie dobrym wyborem. Na przykład taki Sony 557 ESD, którego test możecie przeczytać w marcowym audio-video. Tak, to był test odtwarzacza z przeszłości. Poza tym też ten odtwarzacz ma rekomendację kanału Hi-Fi Surgery. Dziwi Was, że odtwarzacz Philipsa serii 300-600 mają wysokie ceny jak na sprzęt z dolnej półki? To zasługa dobrych napędów i przetworników podobnych do TDA1543. Porównałem sobie brzmienie płyty CD odtwarzanej w NAD z trzema odtwarzaczami, którymi akurat dysponowałem, w tym z moim prywatnym CDP XB920 od Sony. Czy doznałem szoku po przesiadce na NADA? Nie.